No. Ja z ziemi można startować, ale ja tam z ziemi się nie bawię. Coś pewnego. Kalibrować. Ale zapierdzicze. Dobra, nie samym dronem człowiek żyje, nie? Do dziury też trzeba wleźć. Ależ to pięknie. To wygląda, jakby jakiś taki murek był zabezpieczający. Czy mamy jakieś światło? Co w tym jest? Ale śmieciowisko. Czego tu nie ma? O! Ty, jest to klimat. Nie? To jest taki zlepieniec. To wykryte w skale. No. No. Tu niezła obwałka. Tak, bo to się ciągnie. No się ciągnie. Idziemy? No, zobaczymy.
Tu jakieś zawalisko? Kurde, ale tu się nie, no to, to wszystko poszło, nie? O, dobra ta twoja latara. Taki ma ten. O, konkretna. Moja coś słabo dzisiaj. Nie chce jej się. Jak zwykle zresztą. No taki jakby się para wodna unosiła, nie? Ale tu jest ci grubo. Bakieli, nieistniejący, co nie robią. Dziwny tryb dzisiaj włączyłem tej kamerki. Bardzo licho. Nie wiem, częściowo wbetonowane. Gdzie? Nie? Nie, to jest ten zlepieniec taki. Tak? No. Albo obudowa, tam już się chyba kończy. Ale syfilis. Nawet zasięg masz? Najlepszy, chodzą nawet w jaskini. O. Ale ta moja latara jakaś słaba jest. Ładowała się. O, tutaj tak jest w miarę stabilnie, nie? Tylko na wiatr tak gdzieś tam postawisz. No. Tutaj, nie? Tutaj, no. Tutaj. O, od noga mam. O kurczę, popatrz. No masz. Zaraz wyjdziemy, wszyscy. Nie, to raczej nie, to się... Chyba, że bardziej pod tym, Totenburgiem. O! To jak runęło, to musiało być bez bum, nie? Ale głaziu. Jaki stary, idzie na tobą centralnie. Widzisz, może jakieś lampy albo coś. Czy to koło gdzieś? To dobrze, że masz tą latarkę, bo ja bym z tą swoją tutaj chłopie nic nie zrobił. Ty. Masz jak chcesz, bo ty wiesz, tam gdzie kierujesz, tam może coś świeci, masz. Zatrzymaj tą. O, dobrze jest. Co, idziemy? No idziemy zobaczyć już tam jak jesteśmy tutaj. Może dojdziemy do końca, tam znowu jakiś zakręt. No, albo dojdziemy do tamtego, wiesz, wejścia, które jest zamurowane. Ty masz takie buty, takie trochę nie w takie coś, nie? Nie na błotko. O kurde. Tam chyba jakaś tama jest. O, te beletki są sporo. Ty tu wiesz, że jest to osobisko i tam dalej jeszcze się ciągnie, jak tam poświecisz głową, widzisz? No.
ciekawe, to było jakąś rolę magazynu spełniało? Czy schronu? Nie wiem, jak wrócę, to zobaczę sobie, poszukam jakieś info. Schron, nie wiem, obok czego to by było. Schron Geringa. Obok tej dworca PKP głównego. Ale tam się posypało grubo. Łazisz po takich tych dziurach? Często? No, kiedyś częściej łaziłem, do dokładnie. No i co, nie? Mówię ci, kiedyś kurde, padł w wodzie lodowatej. Aha. Kurde. Ła. Taki, że końca nie widać. A myślę, że jakąś linią zapleśniało. O, ale tutaj to ma chęć to spaść. Zobacz. No. Dobra, uciekamy, nie? Nie na nasze buty dzisiaj. To tam coś kapie. No trzeba tu wrócić, nie? Już kawałek zleciało z góry. O. Jeszcze jeden taki zawał i już nie będzie przejścia. Tak. Ciekawe, tu mi się daje tam skręcać gdzieś. Ale... Tak, to i będzie po prostu do wyjścia tego pierwszego, nie? Co widzieliśmy wcześniej. No, tak muszę być. No nic. No. Trzymaj się, dziuro. Może to się nie odzywa, żeby przypału nie było. Pamiętam, jak parę dziesiąt lat temu byłem tak w dzikiej osówce, nie? No. I nam zgasły światła wszystkim. I właśnie takie wyjście było paręset metrów widoczne, tylko że taki punkt, tylko jak szpilka, wiesz? Aha. No to ja mówię, dobra, idziemy. 2 metry zrobiłem i nagle byłem po szyję w wodzie, nie? Aha. To była jazda. Ci powiem, że wtedy już myślałem, że to będzie do widzenia, nie? Tak? No. No wyobraź sobie, że idziemy i nagle wszystkim zrobiły się żółte, takie aż pomarańczowe te latarki, nie? Światło i za chwilę wszystkim zgasło w tym samym momencie, nie? Takie dziwne, nie? No, tak jakby jakaś siła, jakaś. No nie wiem, kurde. Trudno powiedzieć, no. Zobacz, to jest ciekawe tutaj, że tak jakby był taki mur, wiesz, no. Oporowy. Tylko, jakiś, tyle nie zostało, nie? Patrz, to no. Tutaj widać też podstawę, no. No. Dobra, trzymaj się, nie zawalaj się jeszcze, komuś na łeb zwłaszcza. No, taka pogoda. Tak, pierwszy dzień wiosny. Dzisiaj z kolegą z kanału Jarecki Bielawa robimy sobie objazd po okolicy.
No śmiało. Tutaj po lewej jeszcze będzie taki tunelik mały, piwnica. Ale coś. Trochę przyłapał mu ten lód. No zobacz, jaki jest w ogóle stan tej cegły, to jest spoko. No. Nie wleć. O, widzisz, nie taka zabawka. Dobry. Bo to jest z tych takich sportowych, co można naprawdę... No tam, między drzewami i takimi rzeczami, no. No 70 na godzinę leci, także wiesz, zasuwa, nie? No, a tu sobie możesz popatrz. Masz, wiesz, obraz na żywo z niego, nie? Mhm. Także zobaczymy. Popisane sprayami w środku. W środku ładnie wygląda jednak, niż z zewnątrz. Zobacz jak piękny. Widzisz? Bardzo, nie? No tak wiesz, tak się... No, to musisz sobie sterować. No, muszę widzieć wszystko, no. Widzisz, już mi pika, że za blisko jest do jakiegoś obiektu, nie? Cztery. No tak z automatu tak się cofa troszkę, tak, nie? No zatrzyma się ci przed tym, no, sam się zatrzyma. I, ale nie pozwala ci wtedy... Tego... Daj inny tryb taki, aha, i wtedy tak powoli można penetrować, nie? On 3,5 metra pokazuje, że mam do jakiegoś obiektu.
można nam na przykład nagrywać jego dźwięk? Ale dźwięk tylko z tego można. Bo u nich cały czas tam, wiesz, tam szumi, nie? Te te wiatraki, to wiesz. Ale nieraz tak gdzieś tam oglądałem, to fajnie słychać, jak wiesz, przyspieszę. To jego reakcje takie. Tam się tak tłuką, ja myślałem, że to jakaś ten, to szczelnica. Na lewo jest sztolnia Ernestite. Panie, taki portal jest. Tak? Dosyć spory taki portal, wejściowy, ale no, niby to jest zamurowany, tam dziura jest. Dziwiłbyś. Się patrzy, nie? Czekaj, te napisy sobie nakręcimy. O, wiesz, bo on już widzi przeszkodę i nie chce.
jechać też, no. Czemu nie chcę w górę? Czy te krzaki? Te krzaki ich nie chce się, kurde. Jak nie trzeba, to widzi, kurde. Ja teraz mu taki, o. Czekaj, coś tak. Ale to jak on sobie tak zawisił. Stabilizacja tam u góry to jest... O, to obraz jest pięknego. Ta kamera w miejscu, wiesz, on lata, a kamera w miejscu, dlatego to też taki obraz wychodzi w miarę właśnie fajny.